Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało dyrektora Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii. Mężczyzna jest podejrzewany o nadużycie uprawnień. Jak wynika z materiałów CBA, podejrzany zgromadził środki pozostające w dyspozycji Instytutu, to jest środki odkażające, testy na obecność COVID-19, również płyny dezynfekcyjne, następnie przekazał je osobom nieuprawnionym, czym naraził interes publiczny na szkody. Podejrzany został zatrzymany, trafi do prokuratury, gdzie usłyszy zarzuty związane z nadużyciem uprawnień.